Jakiś czas temu było głośno na temat twojej walki z Uriah Hayem. Ostatecznie do niej nie doszło. Powiedz kilka słów na temat tego pojedynku zeszłego. Cześć, witam wszystkich. To było bardzo, bardzo ważne dla mnie. Chciałem doprowadzić do tej walki. Prosiłem o to także moich fanów, żeby pomogli mi zrobić rozgłos, aby do tej walki doszło, lecz Joe Silva znalazł przeciwnika dla Uriah Hall. Historia się zaczęła na mojej walce, która miała się odbyć w Berlinie. Niestety pierwszy mój przeciwnik, jakim był Derek Brunson, został kontuzjowany. Dwa tygodnie później dostałem nowego rywala, jakim był Uriah Hall. A pięć dni przed walką dostałem informację, że Uriah Hall ma problemy wizowe czy paszportowe. Już dokładnie nie wiem o co tam chodziło. No i niestety do Berlina nie dojechał. Ja oczywiście wyszedłem na arenę, zrobiłem wagę 185. Tak. I pokazałem UFC, że ja byłem na tą walkę gotowy. Dlatego teraz, kiedy walka wypadła dla Uriah Hall, przeciwnik, ja byłem gotowy na wyjście i walkę z nim, no ale niestety Joe Silva mi tej walki nie dał. Myślę, że... Chcesz zobaczyć z Uriah Hallem? Nadal? Myślę, że tak i w mojej kategorii wagowej jest tylu również bardzo dobrych przeciwników, na pewno też lepszych od Uriah Halla, ale akurat przez tą sytuację, która była w Berlinie, chciałem... Niedokończona sprawa. Niedokończona sprawa, nie lubię takich spraw. Mam nadzieję, że jeszcze do niej dojdzie. Jesteś znany z tego, że przygotowujesz się do walk w UFC w różnych ośrodkach treningowych, nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, w Skandynawii. Sporo trenujesz w Niemczech, ale nie tylko na starym kontynencie, ale i w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. Dlaczego taki pomysł na treningi? Dlaczego taki pomysł? Dużo moich przyjaciół, znajomych również zadawało mi takie pytanie, dlaczego nie znajdę sobie jednego swojego klubu, w którym będę się przygotowywał i trenował z dnia na dzień. Ja jestem jeszcze młody, tak uważam, mam 26 lat i potrzebuję jeszcze uczyć się, potrzebuję cały czas nowych rzeczy, wychodzić tak głęboko, jak nikt inny tam nie doszedł i myślę, że jeszcze pouczę się parę lat, jeśli będę gotowy na to, żeby zostać w jednym klubie i przygotowywać się tylko w jednym klubie, to zrobię, ale jak na razie czuję, że jeszcze muszę się dużo nauczyć, muszę jeździć po różnych krajach, tak, gdzie są najlepsi zawodnicy i po prostu się uczyć, tak. No nieraz widać, że wstawiasz fotki i wywiady i gdzieś tam pozdrawiasz fanów od najlepszych zawodników na świecie. Widać, że zależy ci na tym, że bardzo chętnie trenujesz pod ich okiem. Czujesz efekty tych treningów za granicą? Na pewno czuję efekty, nowe niuanse, nowe techniki. Zawsze, kiedy wrócę z jakiegoś końca świata, to zawsze mam jakieś nowe rzeczy. I mój arsenał technik cały czas się powiększa. Ostatnio pojawił się filmik w necie, prowadziłeś seminarium wyjazdowe w Polsce. Jak się odnajdujesz jako prowadzący seminaria, ucząc młodych adeptów MMA? To zależy, bo jeśli przyjeżdżam na seminarium i mam tam 20 czy 30 osób, którzy są bardzo, bardzo zajarani tym sportem i chcą się uczyć, chcą trenować i słuchają mnie to, co mówię, to bardzo dobrze mi się prowadzi zajęcia i myślę, że kiedyś będę dobrym trenerem, ponieważ lubię to robić, lubię pracować z ludźmi, ale oczywiście ludzie muszą także pracować ze mną, tak? Inaczej jest, kiedy przyjeżdżasz na seminarium, jest 2-3 osoby, wtedy nie jest tak fajnie robić, ponieważ nie masz takiej motywacji do prowadzenia treningów, jak w przypadku, gdy ludzi jest cała sala. Widać, że UFC dostrzega zawodników z Polski. Coraz więcej Polaków wygrywa i ostatnio Daniel Melańczuk, Asia oczywiście. Jest sporo polskich nazwisk, oczywiście między innymi ty. Dlaczego tak jest? Czy w Polsce jest naprawdę dobry poziom sportu walki, MMA, jiu-jitsu? Na pewno
UFC zdominowała rynek, tak? I chcę chyba zawładnąć całą kulę ziemską i w każdym miejscu na świecie zrobić swoją galę. Amerykański styl. Tak, dokładnie. I żeby tak zrobić, musi mieć swoich zawodników, których może wystawiać w poszczególnych krajach, tak jak Gustafsson w Szwecji, czy Bisping w Anglii, czy Jotko albo Błachowicz w Polsce, tak? Czy nasza mistrzyni Joanna Jędrzejczyk. Więc myślę, że Polacy są na pewno dobrzy, ich poziom jest coraz lepszy. Czyli Polacy dominują UFC? Myślę, że nie tak szybko, ale za jakiś czas będzie można zobaczyć i więcej pasów w amerykańskiej organizacji, nie tylko Joanny Jędrzejczyk. Jeżdżę po różnych klubach i widzę, co się dzieje i na pewno z ręką na sercu powiem, że Polacy nie odstępują od innych zawodników. Tak jak mówisz, jest respekt do Polaków i troszeczkę nas się boją. Jeszcze jedno pytanie dosyć kontrowersyjne. Ostatnimi czasy pojawiło się sporo filmików, gdzie naprawdę już małe dzieciaki zaczynają trenować MMA już w wieku 5-6 lat. Tak jak gdzieś tam kiedyś widzieliśmy filmiki z Tajlandii, boksujących już naprawdę małe dzieciaki. No ale MMA jest dużo bardziej agresywnym i kontaktowym sportem wielopłaszczyznowym. Co sądzisz o takich treningach dla najmłodszych? Myślisz, że jaki wiek jest odpowiedni, by zacząć trening MMA? Myślę, że co do treningów MMA, to ja bym jeszcze poczekał parę lat. Ile miałeś lat, jak zacząłeś? Ja zacząłem w wieku 18 lat. Ale to nie był twój pierwszy kontakt z sportami walki? Czy zacząłeś od razu? Nie, to był mój pierwszy kontakt, od razu kontakt z sportami walki. Wcześniej byłem tancerzem. Kręciłem się na głowie, a teraz kręcę się trochę w oktagonie. Ale wróćmy do pytania. Myślę, że najlepszym treningiem dla takiego małego, młodego dzieciaka, który ma tam 6-7 lat, są zapasy, a również judo czy jakieś jiu-jitsu, tak? Myślę, że jeżeli ja bym miał dziecko, to na pewno w wieku 8 czy 9 lat nie puszczę mojego dzieciaka na sporty uderzania, żeby dostawał po głowie. Więc chciałbym, żeby mój dzieciak był fizyczny, giętki, silny i dopiero... Dobra motoryka. Tak, dokładnie. Dopiero później będę starał się jego jakoś nastawić na MMA, żeby zobaczył, czy to jest ok dla niego. Nie tak szybko. Dzięki za wywiad. Trochę dowiedzieliśmy się o tym, co u ciebie słychać. I co? Pozostaje zaprosić wszystkich na serię technik, którą przygotowałeś. Dzięki. I sukcesów w przygotowaniu do kolejnej walki. Dziękuję bardzo.